Ojca i Syna i Ducha Świętego. Co miesiąc, 10 dnia gromadzimy się tutaj na krakowskim przedmieściu. O tej godzinie, aby przypomnieć sobie tę chwilę 10 kwietnia 2010 roku. Aby przypomnieć sobie tych ludzi, którzy tam lecieli po to, żeby oddać cześć tym, którzy za ojczyznę oddawali życie w Katyniu. Chcemy dzisiaj Panu Bogu dziękować za dar tych ludzi, którzy tam ponad 70 lat temu walczyli o nas, pamiętali o nas i o tych, którzy tam wtedy lecieli do Katynia po to, aby im oddać cześć, aby też przypomnieć Europie i światu o tych wielkich bohaterach narodu. I wtedy, 10 kwietnia, też wielkimi bohaterami narodu stali się ci, którzy polegli pod Smoleńskiem. Dziękujemy Bogu za dar ich życia, za dar naszego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, też człowieka Solidarności, człowieka, który był zatroskany również o tych najmniejszych, o pracowników. Za niedługo, za parę dni będziemy wspominać dzień 13 grudnia, dzień stanu wojennego. To również ofiary, które poniosły tam życie po to, abyśmy dzisiaj byli wolni. Też przychodzimy tutaj po to, żeby przypomnieć sobie właśnie tę chwilę, kiedy nasz naród był w niewoli, kiedy nasze życie było ciągle zniewolone. Dzisiaj jesteśmy ludźmi wolnymi, ale też 10 kwietnia przypomina nam to, że niestety brat może uderzyć brata. To jest najtrudniejsze, to jest najgłębsza rana, która po dzień dzisiejszy nie może się zabliźnić. Rana, która może być ulepszona tylko przez prawdę, o którą walczymy, którą ciągle badamy. Dlatego dziękujemy Bogu jeszcze raz za dar życia świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, prosząc, aby dobry Bóg obdarzył go życiem wiecznym, jego małżonkę Marię i wszystkich tych, którzy wtedy tam zginęli pod Smoleńskiem. Niech Bóg miłosierno obdarzy ich łaską pokoju wiecznego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego jest. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek razem dać Pani. A światłość wieku i spaniecha i świeci. Wieczny odpoczynek razem dać Pani. A światłość wieku i spaniecha i świeci. Wieczny odpoczynek razem dać Pani. A światłość wieku i spaniecha i świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I prosimy za naszą ojczyznę, Matkę Najświętszą, aby nas wspomagała, swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby nam wypraszała też tą polską, braterską miłość, abyśmy mogli być ludźmi prawdziwie solidarności, którzy będą przede wszystkim pamiętać, skąd wyszli i dokąd zmierzają. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, nasz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich zły przeżyków, raź nas zawsze bardziej. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas pojednaj. Królowo Polski, módl się za nas. Święta Andrzeju Bogowa, módl się za nas. Święty Janie Pawle II, módl się za nas. Błogosławiony Księże Jerzy Popiełuszko, módl się za nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, amen. Niech będzie pochwalony Jezus. Zdrowych, wesołych świąt życzymy wszystkim parlamentarzystom, błogosławieństwa Świąt Bożego Narodzenia. Dzisiaj są wszyscy wielki tymi.